No i jesteśmy po raz kolejny. Zakończyłem ostatni etap prac nad tutaj nad tym mocowaniem tej belki okrągłej. Otwór jest już obrobiony na gotowo. Płaszczyzna tutaj sfrezowana. Wcześniej oczywiście tulejka wciśnięta, żeby obrobić otwór. No i tutaj jeszcze zdecydowałem się podfrezować taki kanałek po to, że dam tutaj taki, o, taki płaskowniczek i po prostu go tak położę na wprost ze sfożniem. Tutaj w sfożniu przefrezuję tak samo kanałek, zrobię otworki dwa nieduże na śruby stożkowe i to będzie skręcone do kupy i dodatkowo jeszcze tutaj tak, takie będzie zabezpieczenie tej belki. No i w sumie tej tulejki, żeby tu się nic nie obróciło, nic nie kręciło. O, kanałek zrobiony pod płaskownik, pasuje ładnie, wchodzi. Także tak to wygląda, na tym to się w tym momencie kończy. Reszta to już będzie składanie wszystkiego do kupy. Do później, na razie.